Widzę, że również w waszym zborze będzie tydzień modlitwy. W wielu zborach już tak, i w cieszyńskim, i w naszym również. I to jest wspaniałe, że Kościół może się jednoczyć w modlitwie właśnie tak na początku roku, w poście, w modlitwie. My również chcemy to robić u nas w Zabrzydowicach i przez... My będziemy mieli przez 5 dni, w piątek chcemy zakończyć. Codziennie chcemy się spotkać w kościele i chcemy zakończyć również taką wspólną agapą. W taki sposób to chcemy zrobić. A dzisiaj chcielibyśmy wam usłużyć. Może powiem parę słów też o naszym kościele. Może doszło do was, albo może gdzieś słyszeliście, myślę, że z tego miejsca, bo też chciałbym podziękować wam za wsparcie w zakupie naszego budynku kościelnego w Zabrzydowicach. A pewnie słyszeliście, że kupiliśmy stary bar. A kupiliśmy gospodę po prostu o dźwięcznej nazwie Drink Bar Stodoła. Tak się... No to był taki ostatni bar, który już był takim barem upadłym pod każdym względem, bo no i taka śmietanka towarzyska się tam zbierała, więc no same najgorsze rzeczy, można powiedzieć, miały tam miejsce. Aż tu nagle pojawił się Kościół Zielonoświątkowy, kupiliśmy ten budynek i z baru stał się kościół. Myślę, że to jest ewenement jednak, że gdzieś tam słyszeliśmy, że na zachodzie, tak się to mówi, na zachodzie zamieniają kościoły na różnego rodzaju jakieś puby czy jakieś inne rzeczy. A u nas w Zabrzydowicach stało się odwrotnie. I to przyciągnęło uwagę nawet mediów lokalnych, bo w Głosie Ziemi Cieszyńskiej zostaliśmy opisani i tam gdzieś jakiś filmik został nagrany przez Beskidzką TV. Więc jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy dumni i wy macie również w tym wkład. Dziękujemy wam z tego miejsca. Nasza społeczność jest taką małym kościołem, małą grupką. Mamy 30 albo 29 członków zdeklarowanych, plus chyba 16 albo 17 dzieci, plus kilku sympatyków, więc taka, wiecie, mała trzucka, ale jesteśmy szczęśliwi, że mamy swój własny obiekt. Od 2015 roku funkcjonujemy jako zbór. Nasz zbór powstał w sposób klasyczny, a więc najpierw grupa domowa, później punkt misyjny, później zbór. Grupa domowa przez wiele, wiele lat w naszym domu. Tam to wszystko się rozpoczęło, tam to wszystko się zawiązywało. Ludzie przychodzili, odchodzili, aż w końcu zawiązała się taka stabilna grupa. Wyszliśmy na zewnątrz, przez 4 lata funkcjonowaliśmy jako punkt misyjny. Raz w tygodniu żeśmy się tam spotykali. No i po 4 latach postanowiliśmy przekształcić ten punkt misyjny właśnie w kościół, w zbór. I tak oto jesteśmy w Zabrzydowicach. Dużo można było na ten temat mówić, ale nie chcę jakby na tym się skupiać. Chcemy podzielić się z wami świadectwem, pieśnią, słowem. I może najpierw, Mariolko, ty proszę. Witam wszystkich serdecznie, też dziękujemy za zaproszenie. Chciałam tylko powiedzieć może na wstępie, że to oczywiście wszystko Boża łaska. Nasz Bóg jest dobry, wielki, potężny i to On nas pociągnął do siebie, tak jak tu wszyscy jesteśmy, my również. I to, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy, to tylko Jego dobroć i łaska. I ja tutaj chciałabym też osobiście podziękować, bo nigdy nie było okazji, Tobie, pastorze Andrzeju, żonie Twojej, bo byliście naszymi takimi duchowymi mentorami, kiedy wiele lat temu poznaliśmy Jezusa, także nasza wiara również oparta jest o wasze życie. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że przede wszystkim chcę oddać chwałę naszemu Panu, bo jest wielki, dobry, potężny. Tak jak tutaj mój mąż mówił, prawie 40 lat należymy do Pana. Z Bożej łaski wszystkie nasze dzieci są zbawione, naszych 3 dzieci, Magdzias, Magdalena, Beniamin, Jeremiasz, nasz zięć Michał, nasze 2 synowe, Kamelia i Sandra, wszyscy należą do Jezusa, to jest Boża łaska. Mamy 4 wnuków, najstarszy nasz wnuk to Filip, już chodzi do 8 klasy,
jeszcze jest Szymek, Alicja i Dawid. Razem w naszym kościele służymy Panu, to jest ogromna radość. I też wdzięczność dla Pana, że jest dobry i że nasze dzieci należą do Niego, to jest wielka łaska. Chciałabym powiedzieć, też śpiewaliście tutaj, śpiewaliśmy pieśni, które mówiły o tym, że Jezus też uzdrawia. Chciałabym to wyznać. Wielokrotnie Pan mnie uzdrowił, wielokrotnie Pan uzdrowił nasze dzieci. Chciałabym takie krótkie świadectwo złożyć, że Bóg może wszystko uczynić. On jest Bogiem Wszechmogącym. Mój tato już teraz jest u Pana, ale 2 lata temu, zanim odszedł do Boga, mając 85,5 roku, to 4 lata wcześniej znalazł się w szpitalu jako umierający, był osobą bardzo schorowaną, cierpiał na chorobę wieńcową, na cukrzycę, brał insulinę prawie 4 lata, 4 razy dziennie do brzucha moja mama wbijała zastrzyki mojemu tacie. I kiedy 4 lata przed swoją śmiercią znalazł się w szpitalu, lekarze nie dawali mu szansy ani na życie, ani po prostu serce już było bardzo słabe, tata był w bardzo złym stanie i wtedy modliliśmy się całą rodziną, bo większość mojej rodziny jest zbawiona, to też Boża łaska. Modliliśmy się mojego tatę i wiecie co, to jest niesamowite, bo Pan dał mu życie, przywrócił mu życie, lekarze powiedzieli następnego dnia, że proces umierania się wycofał, bardzo dziwne, ale Bóg dał mojemu tacie jeszcze 4,5 roku życia, ale bardzo niesamowite jest to, że po tym uzdrowieniu, to był ewidentnie Boży cud, Bóg też uzdrowił mojego taty z cukrzycy. Mój tato 4 lata brał, 3 albo 4 lata, już teraz nie pamiętam, 4 razy dziennie insulinę. Od tego momentu, 4,5 roku do swojej śmierci, nie zażywał w ogóle insuliny, nie dbał o żadną dietę, był zupełnie zdrowy. Także Bóg jest Bogiem cudów i to chcę zaświadczyć, że chociaż wydaje nam się to czasem niemożliwe, ale Bóg jest Bogiem mocy. Jestem również dowodem tego, Pan uzdrowił mnie z wrzoda dwunastnicy. Miałam też ogromne problemy, kiedy byłam młodą osobą. Wielokrotnie Pan uzdrawiał nasze dzieci i o tym też chcę świadczyć, że oprócz tego, że Bóg jest dobry, że troszczy się o nas, że jest wszechmogący, że jest miłosierny, że wybacza nasze grzechy, to jest również naszym lekarzem i Jemu chwała. Amen. Amen. Alleluja. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, a więc On dzisiaj również ma moc, żeby dotknąć chorego ciała i uzdrowić. On dzisiaj jest takim na tym miejscu. On jest tym, który może uzdrowić, który może uwolnić, a przede wszystkim może zbawić, bo to jest, to rzutuje na całą wieczność. Pan Jezus zbawia. On jest tym, który daje nowe życie, który dokonuje przełomów i to jest wspaniałe. Zaśpiewamy teraz pieśń. Spróbujemy zaśpiewać. Mam nadzieję, że nam się uda. Trochę zmian technicznych. Troszeczkę wam tu rozrabiamy, ale może Pan to wybaczycie. Czy tam można jakiś mikrofon? Czy każdy zbór ma taką swoją tradycję, swój klimat, prawda, i też udało mi się już w paru zborach być i rzeczywiście każdy zbór jest inny i to jest taka mozaika, ale to jest właśnie piękne, to jest właśnie piękne, to stanowi ten urok. Chrześcijaństwo jest jak taka łąka pełna kolorowych kwiatów i w każdym zborze, w każdym kościele jest inaczej, ale to, co nas łączy, to Duch Święty, to ofiara Pana Jezusa, to Jego obecność, Jego miłość. I to jest najwspanialsze. Wiecie, ja lubię taką muzykę, nie wiem, jak to nazwać, może country, coś w tym stylu. I lubię słuchać różnych takich piosenek. I gdzieś ostatnio znalazłem taką starą piosenkę. Udało mi się odnaleźć również tekst i chcemy wam ją zaśpiewać. Thank you.
oczyszcza serca grzech. On wybieli serce twoje, będziesz bielszy ponad śnieg. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechów mnie. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechów mnie. Zmęczonemu daje siłę, słaby w nim znajduje moc. On choroby nasze nosi i pokonał śmierci moc. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechów mnie. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechów mnie. W pokuszeniach stoi przy mnie, trzyma wszystko w ręku swym. Wiedzie mnie bezpiecznym szlakiem, w nim nie mogę zgubić się. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechu mnie. O, ja wiem, tak ja wiem, Jezusowa krew oczyszcza z grzechu mnie. Skomplikowany stojak. Kochani, chciałbym powiedzieć wam parę słów o mnie, podzielić się takim krótkim świadectwem o tym, jak poznałem Pana Jezusa. Kiedyś, kiedy rozpocząłem pracę w drukarni kościoła Elim w Cieszynie, którą prowadził brat Marek Kominek, myślę, że niektórzy z was mogą znać Marka Kominka z Cieszyńskiego Zboru. Pracowałem tam jako drukarz, to jeszcze było na starym miejscu, tam gdzie kiedyś był kościół, na ulicy Przepilińskiego. I kiedy przyszedłem pierwszego dnia do pracy, to Marek zapytał mnie w ten sposób. Powiedział do mnie: Wieśku, skąd tyś się wziął? Myślę, że to jest dobre pytanie, bo każdy z nas gdzieś skądś się wziął. Każdy ma z nas jakąś historię i chciałbym się tą historią również z wami krótko podzielić dla zbudowania i na chwałę Bożą. No i oczywiście rozpocznę tak klasycznie. Pochodzę z rodziny katolickiej. Mój ojciec nadużywał, a mama o wszystko dbała, więc tak można by było w największym skrócie powiedzieć o tej sytuacji. I od najmłodszych lat, gdzieś tam, kiedy byłem świadkiem jakichś awantur i mój ojciec, który po prostu był alkoholikiem, awanturował się to, kiedy tak budziłem się w nocy, powtarzając sobie, że moje życie będzie inaczej wyglądało, że ja nie będę pił jak mój ojciec, że będę inny, że będę miał szczęśliwą rodzinę, wspaniały dom
i dzieci. I już wtedy tak myślałem o tym właśnie, że moje życie w ten sposób będzie wyglądać. Ale właśnie, ale życie pisze swój własny scenariusz, jak zapewne wiecie. A więc kiedy zamieszkałem w internacie, daleko od domu, to wtedy również i moja przygoda z alkoholem się rozpoczęła. Miałem 16 lat, kiedy zacząłem tak już popijać, a później, kiedy już miałem 17 lat, bo to wszystko bardzo szybko się rozwijało, kiedy miałem 17 lat, 18 lat, byłem już po prostu człowiekiem takim mocno pijącym, który nie odmawiał. I wiele razy, kiedy wracałem gdzieś tam nad ranem z jakiejś zabawy, jakichś wianków, czy jakiejś zabawy strażackiej, czy z dyskoteki, postanawiałem sobie, że po prostu już nie będę więcej pił, nie będę tego robił, nie będę, no bo dokąd mnie to prowadzi i takie wyrzuty sumienia, wiecie. Ale kiedy się organizm zregenerował troszeczkę, kiedy gdzieś tam minęło parę godzin, wyspałem się, od razu się włączał ten mechanizm taki oszukańczy, który mi podpowiadał, no przecież wszystko jest pod kontrolą, pijesz za swoje, nikomu krzywdy nie robisz, wszystko jest okej. Więc przychodzili koledzy i znowu wszystko się zaczynało od początku. To moje picie się tak rozwijało bardzo mocno, miałem nawet wylecieć z internatu właśnie z powodu nadużywania alkoholu. Później zacząłem pracować w lesie, byłem gajowym. I wiecie, wydawałoby się, że w lesie tam, no gdzie ten alkohol, gdzie tam sklepów nie ma. A jednak to jest takie środowisko, przynajmniej wtedy było bardzo mocno pijące. I ja jako taki młody chłopak, pracownik administracyjny, no brnąłem w tym coraz dalej, coraz bardziej. I oczywiście nie chciałem tego. Ciągle miałem w pamięci te moje wcześniejsze, młodzieńcze jakieś postanowienia, jakieś marzenia. Ciągle mi to towarzyszyło i te wyrzuty sumienia. Byłem człowiekiem takim naprawdę religijnym. Ciągnęło mnie do Boga. Chodziłem do kościoła, nawet pod wpływem alkoholu, jak byłem, ale przychodziłem do tego kościoła, bo gdzieś tam do Boga mnie ciągnęło. Zresztą nawet pamiętam raz, miałem może 12 lat albo 13 i przeżyłem taki coś szczególnego. W kościele katolickim odbywają się rekolekcje tak zwane i one tam trwają 3-4 dni. I ja wtedy przeżyłem coś szczególnego na tych rekolekcjach. Pamiętam, że jakiś młody ksiądz był z gitarą i on tak mówił inaczej niż to, do czego byłem przyzwyczajony. I to tak oddziaływało na moje życie, na moje serce. Przeżyłem coś, ale to po prostu umknęło, uleciało jak taka mydlana bańka. I później moje życie tak się toczyło. I kiedy, pamiętam, byłem też jeszcze w tym internacie, to szukałem jakiegoś sensu życia. Bo młody człowiek, prawda, w tym okresie dojrzewania, 16-17 lat, to szuka jakiegoś swojego miejsca, swojej tożsamości. Ten okres buntu, tak, są tutaj młodzi ludzie, no, musicie przez to przejść, to jest normalne. Tutaj niech Bóg udzieli mądrości rodzicom. Ale i szukałem tego sensu życia i wydawało mi się, że może gdzieś tam w muzyce go odnajdę. Wiecie, potrafiłem słuchać całymi godzinami muzyki. Pink Floyd, Deep Purple, to były takie zespoły wtedy, no, które w moich czasach, które ja słuchałem. Ale w tej muzyce tego sensu życia nie odnalazłem, więc postanowiłem się jakoś specjalnie ubierać. Zapuściłem długie włosy, zacząłem się jakoś tak ubierać specyficznie, jak hippies, że tak powiem. Dzięki Bogu nigdy nie sięgnąłem po narkotyki, ale alkohol był wszechobecny w moim życiu. I tak to się wszystko pogłębiało. Później się ogoliłem na łyso, wiecie, w takiej ze skrajności w skrajność popadałem, więc najpierw długie włosy, potem na łyso i tak. Wtedy to oczywiście te 40 ponad lat temu to się źle kojarzyło. Wszyscy mi z drogi schodzili, chociaż ja nikomu nie chciałem krzywdy zrobić. Ale wtedy się to kojarzyło z kryminałem, taka fryzura. Dzisiaj to jest normalne. Długie włosy, krótkie włosy. Jakkolwiek nie zwracamy na to uwagi. Ale w tym było zawarte właśnie to moje poszukiwanie. Podobno każdy człowiek ma taką pustkę w swoim sercu w kształcie Boga. To powiedział bodajże Błażej Pascal, taki filozof
naukowiec francuski, powiedział, że każdy człowiek ma w swoim sercu otwór w kształcie Boga. Wiecie, to jest jak układanka puzli. Jest piękny jakiś krajobraz, prawda, i układamy go z puzli i nagle jednego elementu brakuje. No i co by tam włożyć? No, co tam włożyć? To musi być ten konkretny kształt. To musi być ten konkretny kształt, ten konkretny kolor. To musi pasować. I człowiek ma taki otwór. I dopóki nie wypełni tego otworu, tego braku osobą Pana Jezusa Chrystusa, to ciągle będzie szukał, ciągle będzie nienasycony, ciągle będzie niezadowolony. Ja różnie próbowałem tam umieszczać różne rzeczy. Właśnie alkohol, właśnie muzykę, czy seks, czy różne inne. To się nie uda. To się nie powiedzie. To musi być Jezus Chrystus. No i tak to moje życie się toczyło, młodzieńcze. I nawet się nie obejrzałem, jak to, czego nie chciałem, stało się rzeczywistością. Razem z moim ojcem, razem z moim bratem siedzieliśmy przy pół litrówce przy stole. Więc taki był finał. Ale to pragnienie w moim sercu było cały czas. Wiecie, byłem człowiekiem takim niedowartościowanym bardzo. A więc próbowałem coś zrobić, żeby się dowartościować. Różne głupie pomysły mi przychodziły do głowy. Na przykład pomyślałem sobie, patrząc na basenie, jak chłopaki starsi skakali z wieży 10-metrowej do wody, pomyślałem sobie, też to zrobię. A więc tak się do tego mentalnie przygotowywałem, chyba z miesiąc. Patrzyłem na nich, jak oni skaczą, jak oni to robią. Pewnego razu tak nabrałem powietrza, wszedłem na tą wieżę, nawet się nie zastanawiałem, tylko po prostu skoczyłem. To nie był skok na głowę, ani na nogi, taki karkołomny, na kota, tak to nazwano kiedyś. Skoczyłem. A pomyślałem sobie, raz to mogło się udać. Skoczę jeszcze raz, jeszcze dwa razy, skoczę, żeby było trzy razy. Skoczyłem jeszcze dwa razy, trzy razy. Udowodniłem sobie coś. Chciałem sobie coś udowodnić, że potrafię. Byłem niedowartościowany. Może dlatego właśnie, myślę, że na pewno dlatego, że tutaj w tym jakby mój ojciec zawodził. A byłem z natury nieśmiałym człowiekiem, więc musiałem sobie coś ciągle udowadniać. A ponieważ lubiłem pływać, więc skończyłem tam te różne kursy, jakiś tam kurs Żółty Czepek, czy jakiś młodszy ratownik. Nawet skończyłem kurs płetwonurka i już miałem iść do wojska. Już było wszystko załatwione, pojechałem na takie zgrupowanie do jastarni, ale wcześniej poznałem Mariolkę. I w tym momencie od niej chciało mi się wojska. Musiałem coś wymyśleć, więc wymyśliłem sobie straż pożarną. Wiecie, w tamtych czasach można było odrobić wojsko w straży pożarnej zawodowej. No ale do tej straży nie było tak łatwo się dostać, więc mój ojciec, który miał znajomości, pomógł mi w tym. Nic go to nie kosztowało, po prostu chodził do klasy z człowiekiem, który był wysoko postawiony tam w lakierach, w Polifarbie, w Cieszynie. No i on mówi do niego, słuchaj, Bolek, no tam, wiesz, mój synek chce do straży, uda się tam coś? No dobra, okej. Tak to się stało. Ale to jest jakby temat jeszcze na inną okazję, bo to jest długa historia. Natomiast będąc z Mariolką, ona pierwsza zaczęła mówić mi o Panu Jezusie, ale w zupełnie inny sposób. Mówiła mi o relacji z Nim, o tym, że można mieć relację z Jezusem, że można mieć relację z Bogiem. Ona przeżyła coś szczególnego, taką odnowę na oazie, na katolickiej oazie. Pewnie słyszeliście też o ruchu oazowym. I ona tam przeżyła spotkanie z Jezusem i ona zaczęła to, mi to przekazywać. Ona pierwsza zaczęła mi świadczyć i potem jej siostra zaczęła mieć kontakty z kościołem ewangelickim, wiecie, ewangelizacja namiotowa w Dzięgielowie i tak dalej. I ona się nawróciła. I kiedy przeżyła to nawrócenie, Danusia, siostra mojej żony, to chciała się tym ze wszystkimi dzielić, więc również z nami. Więc podsuwała nam różne jakieś broszurki, książki, kasety z piosenkami magnetofonowymi, zapraszała nas gdzieś ciągle. A myśmy mieli zawsze jakiś tam swój pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale tą kasetę z piosenkami, żeśmy sobie tak włączali zawsze, żeby tło było takie muzyczne. Fajnie śpiewali, ładne melodie.
Więc muzyka grała, myśmy sobie tam gruchali, rozmawiali. I tak słuchałem tej kasety z kilkanaście razy może. Za każdym razem, jeżeli mi się spotykali, to włączałem kasetę. Ale pewnego wieczoru stworzył się taki klimat, wiecie, że zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, o życiu. I wtedy usłyszałem słowa jednej z tych pieśni. Wtedy te słowa tej pieśni gdzieś tam się przebiły przez ten mój rozum, trafiły do serca. I wtedy zrozumiałem, że to, czego szukałem całe życie, że to, czego pragnąłem, tego, czego mi trzeba, to jest ta żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Ta żywa więź. Kiedyś właśnie Danusia zapytała mnie, zanim jeszcze przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, zapytała mnie: Wiesiek, jak tam twoja relacja z Bogiem? Ja mówię: no, byłem ostatnio w kościele, ale ja nie pytam, czy byłeś w kościele, tylko jak wygląda twoja relacja z Bogiem. Myślę, że to jest ogromna różnica. Żyjemy w kraju, w którym jest wielu religijnych, naprawdę poczciwych ludzi, a jednocześnie nie mają oni relacji z Bogiem. Bo relacja z Bogiem to jest więź, to jest ta bliskość. Można o kimś wiedzieć, a można kogoś znać, prawda? Ja mogę wiele wiedzieć o, nie wiem, o kim. A powiedzmy o prezydencie naszym, tak? Mogę o nim wiele wiedzieć. Mogę przeczytać coś tam, co lubi jeść, w jaki sposób może spędza wolny czas, ale nadal nie będę go znał, bo poznać kogoś, to spędzić z nim czas, to podać mu rękę, to spojrzeć mu w oczy, prawda? Więc Jezus jest blisko i z Nim można mieć taką właśnie relację. I to był taki moment dramatycznego mojego nawrócenia. Rozkleiłem się, wiecie, wstyd mnie było, bo się zacząłem tam płakać. Powstrzymywałem to oczywiście, ale to był ten moment zwrotny w moim życiu. Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy wracałem ostatnim pociągiem do domu, to złożyłem świadectwo swojej koleżance z klasy, która wracała z drugiej zmiany, z pracy. 2 godziny temu się nawróciłem, a później już świadczyłem tej dziewczynie. To było 40 lat temu, dokładnie. W tym roku, w marcu, skończę 60 lat. Nie umiem w to uwierzyć. Nie ma u mnie wewnętrznej zgody na to. Nie umiem tego w ogóle ani zrozumieć, ani zaakceptować. Wydaje mi się to jakieś takie abstrakcyjne, zupełnie... Dobra, nie będę się nad tym rozwodził. W każdym razie miałem 20 lat, kiedy się nawróciłem, więc dokładnie 40 lat temu przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca w rodzinnym domu mojej żony, słuchając piosenki z magnetofonu. To jest niesamowite. Bóg zna sposób na każdego człowieka. Bóg wie, jak do każdego człowieka dotrzeć, jak mu się objawić. Bóg wiedział, że lubię muzykę, że lubię śpiewać, a w ten sposób do mnie przemówił. Dzisiaj Bóg do ciebie może przemówić również. I On wie, jak to zrobić. I to jest wspaniałe. Następnego dnia obudziłem się rano i to trwało dalej. To nie ustąpiło. Ta Boża obecność po prostu, to było namacalne. Ja to czułem. Wiecie, bracia i siostry, że tak jest mimo wszystko do dzisiaj. I teraz, kiedy popatrzę z perspektywy czasu, to Bóg dał mi wspaniałą rodzinę, dzieci, wspaniały dom. I te wszystkie moje marzenia z dzieciństwa zrealizowały się. Ale tylko dlatego, że Jezus stanął na mojej drodze. I to jest klucz. Tylko Jezus może zmienić nasze życie na zawsze, na całą wieczność. Alleluja. Zaśpiewam teraz następną piosenkę i potem chcę usłużyć Wam jeszcze Słowem Bożym. Tak, spróbuję zagrać na harmonijce i na gitarze razem.
Podobno mężczyźni nie potrafią dwóch rzeczy naraz robić. Może mi się uda. Nie no, na pewno się uda, mam nadzieję. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę narodzin Pana Jezusa, prawda? I niektórzy mają różny stosunek do Bożego Narodzenia, do świąt Narodzenia Pańskiego, bo to jest bardziej precyzyjne teologicznie niż to sformułowanie Boże Narodzenie. Ale przecież bez Bożego Narodzenia nie byłoby Golgoty. Przecież Biblia w dwóch miejscach obszernie mówi o tych wydarzeniach. Dlaczego by je nie celebrować raz w roku? I zaśpiewam teraz taką piosenkę, która nawiązuje do Narodzenia Pańskiego. Świecie, świecie, posłuchaj Boga swego. Świecie, świecie, nie odrzucaj Syna Jego. Ten, co w Betlejemskim narodził się żłobie, musi się narodzić dzisiaj w Tobie. Ten, co w Betlejemskim narodził się żłobie, musi się narodzić dzisiaj w Tobie. Dokąd zmierza Twoja droga? Czy nie widzisz, że oddala Cię od Boga? Na jej końcu wielka przepaść czeka. Zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj. Na jej końcu wielka przepaść czeka. Zawróć jeszcze dzisiaj i nie zwlekaj.
Chciałbym dzielić się dzisiaj Bożym Słowem z Ewangelii Marka. I właściwie nie wiem. Wiem, że kazanie powinno mieć swój tytuł, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie wiem, co powiedzieć. Chciałbym usłużyć Bożym Słowem z Ewangelii Marka, z rozdziału 10. I tam jest taki fragmencik krótki, który nosi nazwę w Biblii Tysiąclecia. Taką nazwę ma ten podrozdziałik. Oczywiście te nazwy podrozdziałów nie są natchnione, to są takie dodatki ludzkie, które mają nam ułatwić poruszanie się po Biblii i to jest dobre. I tutaj ten fragmencik ma tytuł Niewidomy pod Jerychem, a więc od 46 wersetu, 10 rozdział Ewangelii Marka. Chciałbym dzisiaj z tego miejsca, z tego fragmentu Bożego Słowa usłużyć. Niewidomy pod Jerychem, a więc rzecz będzie o Bartymeuszu. Bartymeusz i tam... No właśnie, a może jednak jakiś tytuł? Bartymeusz i taki podtytuł może. Czasem są takie podtytuły, prawda? Więc Bartymeusz, czyli co chcesz, abym ci uczynił? To są słowa Pana Jezusa skierowane do Bartymeusza, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy przeczytali ten krótki fragmencik. Tak przybyli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł z nim drogą. Pan Jezus obchodził liczne krainy i głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, czynił dobrze wszystkim, którzy byli potrzebujących. I tutaj również historia jedna z wielu zawartych w Ewangelii. Tym razem Pan Jezus poszedł do Jerycha. Pan Jezus poszedł do Jerycha, żeby tam spotkać dwóch ludzi. Konkretnie w Jerychu. Kogo spotkał Pan Jezus w Jerychu, jak myślicie? Zacheusza, tego z drzewa. A później w drodze powrotnej spotkał Bartymeusza. Pan Jezus zawsze szedł tam, gdzie znajdował się, gdzie był człowiek w potrzebie. Pamiętacie Samarytankę? Czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Jana, że Pan Jezus musiał przejść przez Samarię. Czy na pewno musiał przejść przez Samarię? Wszyscy Żydzi obchodzili ten teren szerokim łukiem, inną drogą, dlatego że Żydzi i Samarytanie tak nie za bardzo darzyli się sympatią, mówiąc delikatnie. Ale Pan Jezus musiał przejść przez Samarię, bo Pan Jezus widział tą kobietę przy studni, widział tą Samarytankę. On ze względu na nią zmienił trasę swojej podróży. Tak można by było powiedzieć. Albo innym razem przypomina mi się historia, kiedy Pan Jezus poszedł w okolice Tyru i Sydonu. I tam spotkał pewną kobietę kananejską, Syrofenicjankę. I ona prosiła go, żeby uzdrowił, żeby uwolnił jej córkę, która była owładnięta duchem nieczystym.
I Pan Jezus zwrócił się do niej, można by było pomyśleć tak na pierwszy rzut oka, bardzo niegrzecznie. Mówi, niewłaściwą jest rzeczą, żeby zabierać dzieciom pokarm i rzucać psom. Dobitnie powiedział o niej. Ale myślę, że to była pewna próba, pewien rodzaj próby, bo ta kobieta nie poddała się. Ona skłoniła głowę i tak może pomyślała sobie, tak, tak, wiem, co o nas myślicie, Kananejczykach. Gdzieś tam jeszcze w pamięci miała, albo gdzieś tam z opowiadań znała, że ich przodkowie składali dzieci w ofierze Baalowi, Molochowi. Więc gdzieś to tam było z tyłu jej głowy, ale Panie, ale nawet przecież nawet te szczenięta jedzą te okruchy, które dzieci spożywając pokarm gdzieś tam im spadają. I co Pan Jezus powiedział? Ze względu na te słowa. Ze względu na te słowa. Idź, twoja córka jest wolna. To jest w ogóle piękna historia. Ona mówi o pokorze i determinacji, ale właśnie ze względu na nią raz tylko Pan Jezus opuścił terytorium Judei i poszedł w okolice Tyru i Sydonu. Bo ona tam była, a Jezus ją widział i ze względu na nią tam właśnie poszedł. I tutaj również mamy podobną sytuację. Pan Jezus poszedł w tej swojej wędrówce do Jerozolimy, wstąpił do Jerycha i tam spotkał się z Zacheuszem, a później Bartymeusz, siedzący przy drodze. Bartymeusz. Kim w ogóle Bartymeusz był? Człowiek bez imienia. Bartymeusz to znaczy dosłownie syn Tymeusza. Bar, syn, Tymeusz, imię. Bartymeusz. Niewidomy. Żebrak przy drodze. Pewnie jego ojca wszyscy znali, ale on był tylko Bartymeuszem. I kiedyś, ponieważ jego słuch był wyostrzony, wiecie, tacy niewidomi ludzie, prawda, niepełnosprawni pod tym względem, mają wyostrzone inne zmysły. Więc jego słuch był wyostrzony. On kiedyś usłyszał, że oto pojawił się taki człowiek w okolicy, który nazywa się Jezus i on uzdrawia, on uwalnia i on robi niesamowite rzeczy. I wiecie, tak Bartymeusz pomyślał sobie, jakby to było wspaniale, gdyby on gdzieś tam znalazł się obok mnie, gdyby przyszedł do mnie, gdyby tu był, na pewno by mnie uzdrowił, na pewno by mi pomógł. I tak, wiecie, zanosił taką bezgłośną modlitwę do Boga i Bóg go usłyszał. Aleluja. To jest niesamowite. Wiecie, my czasami w naszych modlitwach jesteśmy tacy, czasem daje się słyszeć, że ta modlitwa, ona musi być tak w sposób właściwy wypowiedziana. Ona musi zawierać te wszystkie takie teologiczne rzeczy. I wtedy Bóg wysłuchuje. Ale tutaj przypomina mi się Piotr. Piotr, który pewnego razu wyszedł z łodzi, zainspirowany przez Jezusa. Wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. I w pewnym momencie gdzieś ten wiatr zaczął wiać mocniej, on się przestraszył, zaczął tonąć i w tym momencie zaczął się modlić, Boże, Abrahama, Izaka, Jakuba. Panie, Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Ty spraw takie okoliczności, które poskutkują tym, że nie utonę. Myślę, że nie było na to czasu. Panie, ratuj mnie. Najkrótsza, wysłuchana modlitwa. Zapisana w Biblii. Być może dzisiaj na tym miejscu taką modlitwą się modlisz, bracie, siostro, przyjacielu. Może to jest ta bezgłośna twoja modlitwa, to w twoje wołanie. Gdzieś tam z głębi serca. Panie, ratuj. Panie, ratuj mnie. Może jest takie wołanie. Jeżeli tak się modlisz, jeżeli tak wołasz do Pana, to Bóg cię uratuje. Pan Jezus podał rękę Piotrowi, uratował go. Jeżeli tak się modlimy, na pewno zostaniemy wyratowani.
I Bartymeusz właśnie w tym swoim takim zadumaniu, w tej swojej takiej bezgłośnej modlitwie, gdzieś tam był przy tej drodze i nagle słyszy zamieszanie. Nagle coś się dzieje gdzieś. I usłyszał swoim wyostrzonym słuchem, że w tym tłumie jest Jezus. Wow. Mówisz i masz. Niesamowita historia. Jeszcze przed chwilą o tym myślał, a tu Jezus zbliża się do niego. To było jego 5 minut. To była ta chwila. To był ten moment, którego nie mógł przegapić. Nie przegap. Tego momentu, bracie, siostro, przyjacielu, drogi. Dzisiaj Jezus jest pośród nas. On jest obecny tutaj, na tym miejscu. Może trudno to ogarnąć, może trudno w to uwierzyć, ale poruszamy się w duchu. I Boże Słowo mówi nam, że tam, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię Pana Jezusa, tam jest Boża obecność. W 100%. W takim samym stopniu, jak na największych ewangelizacjach w Afryce z udziałem Reinharda Bonnke. Czy ktoś powie może na to amen? Czy może u nas jest tylko 30% Bożej obecności, a tam 100%? Boże Słowo mówi, że tam, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych, tam jest Jezus obecny. Czy tylko połowę? 100%. 100%. Ja myślę, że często Pan Jezus ganił niewiarę swoich uczniów, bo oni tak pojmowali. Gdyby poszli tam, do tego miejsca, tam się coś dzieje, tam jest coś wielkiego, tam na pewno jest Boża obecność, ale u nas nie dajcie się oszukiwać przez szatana, przez diabła. Tutaj jest Boża obecność. Tutaj Jezus jest obecny. Amen? I dzisiaj On może coś uczynić w twoim życiu. Bartymeusz zaczął wołać. Nie mógł przegapić takiej sytuacji. Zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. On zaczął wołać. I Pan Jezus go usłyszał. Chociaż inni go zagłuszali. Być może mogłoby to wyglądać w taki sposób. I też mamy z tym do czynienia w tej naszej rzeczywistości takiej. Prawda? Gdzieś jest to wołanie. Ale może znajdzie się jakiś religijny człowiek, który mówi: nie teraz, nie teraz, nie zaprzątaj Jezusowi głowy. On się zajmie twoją sprawą później. Teraz idziemy do Jerozolimy. Tam mamy ważne uroczystości do odprawienia. Milcz! Ale on tym bardziej zaczął wołać. I Jezus go usłyszał, bo dla Jezusa Bartymeusz był ważniejszy. Dla Jezusa Bartymeusz był najważniejszy. Dla Niego zawsze jest najważniejszy człowiek. On ze względu na człowieka przyszedł na tą ziemię, Pan Jezus, aby nas zbawić. Kiedyś ktoś tak powiedział, że gdyby na ziemi żył tylko jeden człowiek, to również wtedy Bóg Ojciec posłałby Jezusa, aby przyszedł i go zbawił. I ja tak przyjąłem tą opowieść i to mnie tak podekscytowało, tak mnie to rozpromieniło i pełen entuzjazmu. Pewnego razu jednemu z braci ze zboru o tym mówiłem. Mówię: słuchaj, gdybyś żył sam na świecie, to Jezus i tak by przyszedł, żeby ciebie zbawić. Taka konsternacja nastąpiła i mówi ten człowiek: no ale kto by go ukrzyżował? Jak myślicie? Kto by go ukrzyżował? No właśnie ten człowiek. Gdybym żył sam na świecie, Jezus przyszedłby mnie zbawić, ale musiałbym go pierw ukrzyżować. Musiałbym wbić te gwoździe w jego ręce, żeby móc mieć przebaczone grzechy, żeby być zbawionym. Ale Boża miłość jest tak daleko posunięta. Pan Jezus, chociaż istniał w postaci Bożej, to jednak nie upierał się, aby być na równi z Bogiem, ale ogołacił samego siebie i przyjął postać sługi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny Ojcu aż do śmierci. I do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg ponad wszystko go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, podziemnych,
i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Amen. Jezus usłyszał Bartymeusza i przyszedł do niego i nakazał go zawołać. Uczniowie podeszli, mówią: Bartymeuszu, woła cię, wstań, bądź dobrej myśli. To jest twoja chwila, twój czas. Bartymeusz od razu zrzucił z siebie ten płaszcz, który miał na sobie i poszedł do Jezusa. Jezus zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? Co za pytanie? No przecież to jest oczywiste. Czy na pewno? Jakże często kryjemy się za jakimiś swoimi może dolegliwościami, może jakimiś sytuacjami, które powodują, że ludzie się nad nami użalają, że nas klepią po ramieniu i tak nam dobrze życzą, ale jest to jak taki kokon, jak taka sfera, strefa komfortu. Dlatego Pan Jezus pyta Bartymeusza: co chcesz, abym ci uczynił? Czasem Bóg chce nas skonfrontować z tym pytaniem, żebyśmy mogli sobie jasno odpowiedzieć. Pewien człowiek, z którym też rozmawiałem, mówi, że no tak się modli, żeby mniej grzeszyć. Właśnie. Chcesz nie grzeszyć, czy tylko mniej grzeszyć? To jest różnica. Być może Pan Jezus zadał to pytanie Bartymeuszowi, a ten mógłby odpowiedzieć: no wiesz, Panie, właściwie nie wiem, nie jest tak źle przy tej drodze. Umiem te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie kwestie takie wypowiadać, umiem to na pamięć, żeby wzbudzić litość u ludzi. I ludzie są hojni, ludzie pomagają, dają. Właściwie nie wiem, nie wyobrażam sobie tego życia innego. Co chcesz, abym ci uczynił? Bracie, siostro, co chcesz, żebym ci uczynił? Musisz konkretnie przedstawić to Panu. Chociaż On wie o tym. Ale tu chodzi o tą konfrontację z tym pytaniem samych siebie. Co chcesz dzisiaj, na tym miejscu, aby Jezus tobie uczynił? Panie, abym przejrzał. To było zdecydowane. To było Jego pragnienie. To było Jego modlitwa. On uwierzył w to już wtedy, kiedy Go zawołali. On już wtedy zrzucił z siebie ten płaszcz żebraczy. On wiedział, że ten rozdział jest zamknięty Jego życia. On wiedział, że do tego już nigdy nie wróci. On nie spodziewał się, że Panu Jezusowi się nie uda. On wiedział, że zostanie uzdrowiony. On wiedział, że ten płaszcz żebraczy nie będzie mu już potrzebny. Halleluja. Wiara. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Tylko wiara naszemu Panu się podoba. List do Hebrajczyków zresztą mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i z tym nie ma problemu. Wszyscy wierzą. Ale On wynagradza tych, którzy Go szukają. Można wierzyć i nie szukać Boga. Czy szukasz Boga? Czy szukasz Jego woli, Jego oblicza, Jego zdania, Jego kierownictwa? Czy chodzę własnymi drogami? Co chcesz, abym ci uczynił? Bartymeusz pozostawił swój płaszcz. Pozostawił swoje życie. Tą przeszłość starą pozostawił. Nie było mu żal. Z radością przyszedł do Jezusa. Ta Samarytanka, o której mówiłem wcześniej, ona pozostawiła swój dzban. Tą przeszłość. Codziennie przychodziła po wodę z tym dzbanem swoim. Ale wtedy, kiedy usłyszała, kiedy uwierzyła, kiedy zrozumiała, że Jezus jest Mesjaszem obiecanym, ona zostawiła ten dzban i to jest zapisane. Więc to ma znaczenie. I pobiegła do Sychar głosić Ewangelię. Lewi Mateusz, który był celnikiem, kiedy usłyszał powołanie Jezusa, on zostawił tą komorę celną i poszedł. Mateusz, Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, rybacy pozostawili sieci i poszli za Jezusem. Te wszystkie przedmioty coś tam mogą znaczyć, prawda? Ta szata, to stare życie. Ten dzban może, nie wiem,
co tam w dzbanie? Wino może być w dzbanie, prawda? Bracia, siostry. Nadużywanie wina. Może jest to dla kogoś słowo. Nadużywanie wina, alkoholu. Jakoś tak mam wrażenie, że czasami chrześcijanie nadużywają wina. A ta komora celna, co ona może oznaczać? Jakieś oszustwa, kłamstwa. Może to gdzieś tam się przewija przez nasze życie. A ta sieć? Ryby się wplątują. Może jakieś zaplątanie, może jakieś poplątane życie. Może jakaś niemożność wyplątania się. Musisz to zostawić. Musisz to odrzucić. Nie może ci tego być żal. Musisz skończyć, spalić mosty z przeszłością, bo inaczej szatan się upomni o to. Bartymeusz zostawił swój żebraczy płaszcz. On uwierzył, że Jezus może zmienić jego życie. I tak się stało. Pan Jezus powiedział, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I Bartymeusz poszedł za Jezusem. A więc Bartymeusz został uzdrowiony z podwójnej ślepoty. Po pierwsze, został uzdrowiony w sposób fizyczny, przejrzał na oczy, zaczął widzieć. Niesamowita sprawa, ale nie tylko to. Pierwszą osobą, którą ujrzał, był Jezus. I on poszedł za Jezusem. Poszedł za Nim drogą. A więc również ta duchowa jego ślepota została uzdrowiona. I Pan Jezus zawsze kompleksowo leczy. Kiedy do Niego przyjdziemy, On dotyka naszego ciała, ale dotyka przede wszystkim naszej duszy, naszego ducha, naszego serca, bo to ma skutek wieczny. To ma skutek wieczny. Łazarz, którego Pan Jezus z martwych wzbudził, znowu umarł. Ale nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota na wieki wieków. Jeżeli przyjdziesz do Jezusa, jeżeli z Nim się pojednasz. Różne są motywacje też tego, kiedy przychodzimy do Pana. Różne są motywacje. Czasami ludzie przychodzą do Jezusa tylko po to, żeby On rozwiązał ich problem. Traktują w ogóle Jezusa jak kogoś, kto rozwiązuje problemy na zawołanie. I Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry. Słyszeliśmy już tutaj to słowo, że Bóg błogosławi i sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Deszcz zsyła na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Słońce świeci na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. I Bóg jest dobry. Pewnego razu przyszło 10 trędowatych do Pana Jezusa. Pan Jezus uzdrowił wszystkich. Ale 9 z nich, odchodząc, mieli się pokazać kapłanom, odchodząc, popatrzyli, wow, jesteśmy czyści. Nie mamy trądu. To jest niesamowite. Teraz weźmiemy sprawy w swoje ręce. Teraz dopiero nadrobimy stracony czas. Teraz dopiero pożyjemy, teraz zarobimy, teraz hulaj dusza, piekła nie ma. I poszli. Ale jeden zawrócił, Samarytanin. Wiecie, w tej kompanii 10 trędowatych, zresztą było pogranicze, w tej kompanii trędowatych było miejsce dla Żydów i dla Samarytanów. Tam już nie było problemu. Trąd jednoczy wszystkich. Dopóki byli zdrowi, byli podzieleni. Ale trąd grzechu wszystkich jednoczy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, ani Żyda, ani Samarytanina, ani Polaka. Bóg chce czegoś więcej. Bóg chce, abyśmy Mu służyli. On chce nam błogosławić, On chce nas dotykać, On chce nas uzdrawiać. On to chce czynić, bo jest dobrym Bogiem, ale On przede wszystkim chce, abyśmy za Nim szli, abyśmy Jemu służyli, abyśmy dla Niego żyli. I On dzisiaj jest pośród nas. I On dzisiaj mówi do twojego serca, co chcesz, abym ci uczynił. Zapraszam zespół. Powstańmy, kochani bracia i siostry. Będziemy się modlić. Jeżeli ktoś z was, kochani, potrzebuje modlitwy w kontekście
tego słowa, które dzisiaj było zwiastowane. To wyjść do przodu. Nie wiem, jak tutaj praktykujecie, ale myślę, że do modlitwy to będzie najlepszy sposób. Jeżeli ktoś z was potrzebuje dzisiaj modlitwy, jeżeli potrzebujesz przyjść do Pana i powiedzieć Mu: Panie, otwórz moje oczy, abym widział więcej, abym rozumiał więcej. Może potrzebujesz uzdrowienia i już tak przyzwyczaiłeś się do tego, co jest. I myślisz sobie, no, czy to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj Pan Jezus kieruje do ciebie to słowo. Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedz konkretnie, nazwij to. On dzisiaj jest pośród nas. On może dotknąć twojego życia. A może jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Bogiem? Może chodzisz do tego zboru już jakiś czas i gdzieś to jest obok. Fajnie zespół śpiewa, pastor dobrze mówi, ale tak naprawdę jeszcze tego nie przeżyłeś. Być może to jest ta chwila. Być może to jest ten dzień, to jest ten czas. Nie odkładaj tego na inny moment, nie odkładaj tego do jutra. Jutro może nie nastać. Wczorajszy dzień minął, jutrzejszy może nie nastać. Liczy się dzisiaj. Dlatego Boże Słowo mówi: dzisiaj, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swojego serca. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest ten moment. Dzisiaj Jezus jest tutaj pośród nas. Dzisiaj może nastąpić przełom w twoim życiu. Dzisiaj możesz doznać uzdrowienia, nie tylko cielesnego, ale również duchowego. Dzisiaj. Nie przegap tego. Nie wychodź stąd bez modlitwy. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Niego. Cokolwiek jest w twoim sercu, w twoim życiu, przynieś to Jezusowi. Wszelką troskę przerzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie, mówi Boże Słowo. Pan Jezus ma o ciebie staranie. Jemu na tobie zależy. Tak jak na Bartymeuszu. Przyjdź do Niego. Kiedy zespół zacznie śpiewać, zapraszam tych wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, żeby wyszli tutaj śmiało do przodu. Chcemy się z wami pomodlić. A Boże Słowo mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Boże Słowo mówi: jedni drugich brzemiona noście. W jaki sposób? Właśnie w modlitwie. Jeżeli jesteś obciążony, coś cię gniecie, jakiś ciężar, pozbądź się go. Przyjdź z tym do Jezusa. On dzisiaj pyta: co chcesz, abym ci uczynił? Panie, abym przyjrzał. Zapraszam wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, aby wyszli tutaj do przodu. Będziemy się modlić.